No dobra, kochani, jesteśmy na strychu. Jak widzicie, to dużo miejsca nie ma. Usuwam rzeczy. A kto to do mnie dzisiaj przyjechał na nocowanie? Dzisiaj... Uaj! Jak widzicie, już mam dekoracje na dole. Hejka, kochani. Witamy się z wami w ciuchach roboczych, jak widzicie. Hejka, kochani, witamy się z wami. I z naszym bałaganem w garażu. Nie, to jest nieład artystyczny. Dobrze. Zwał jak zwał. My właśnie zaczynamy trochę go ogarniać, bo go zawsze ogarniamy jak są święta, dlatego że musimy dostać się na górę na strych. Taki mamy, wiecie, tam mini strych, już nieraz wam pokazywałam, ale wiem, że was jest coraz więcej, więc nie każdy widział. Nie mamy tutaj piwnicy, bo na Florydzie takich nie można posiadać z tego względu, że jest bardzo podmokły teren. I mamy takie, wiecie, nad garażem takie mini strychy, dokładnie tutaj, w tej części. Nie ma tam w ogóle mowy o zamieszkaniu, żeby zrobić tam jakiś pokój czy coś, więc bardzo dużo ludzi sobie robi tam po prostu podłogę i właśnie tam przechowuje swoje rzeczy. No i my tam właśnie przechowujemy nasze dekoracje halloweenowe, bożonarodzeniowe i inne, więc ja dzisiaj muszę schować halloweenowe, bo ostatnio w tygodniu sprzątałam już wszystko i wyciągać już powoli świąteczne. Więc dzisiaj was zabiorę na małą wycieczkę. Obiecałam też Marlenie, że coś jej dam na jej domek pod wynajem. Chodzi o dekoracje oczywiście, więc dzisiaj będziecie ze mną robić taki mały przegląd. No i już powoli, wiecie, szykujemy się tutaj świątecznie. No dobra, to zabieramy się za sprzątanie. Jak, Mareczku? Humory dopisują? Wspaniale, dopisują. Marek uwielbia to robić. Żeby się dostać do dekoracji, to musimy trochę usunąć rzeczy. Widzicie, takie mamy fajności. Kiedyś te głośniki stały u nas w living roomie. To są marka, pierwsze głośniki, które sobie kupił tutaj w Stanach. Więc po prostu łączy go taka, wiecie, takie uczucie bardzo sentymentalne. No tak, no. No, więc wywozimy je do garażu. A z tamtych garażów też trochę mamy rzeczy, które właśnie i sprzedaliśmy, więc po nie przyjadą ludzie i też oddajemy tutaj sąsiadom, bo chcieli, więc trochę nam się, wiecie, też tam zluźni, będzie na nowe, a my sobie zluźnimy tutaj w tym naszym garażu. No dobra, kochani, jesteśmy na strychu. Jak widzicie, tu dużo miejsca nie ma. Nawet się tu wyprostować za bardzo nie można. Tutaj mam świąteczne ozdoby. Tutaj jest miejsce właśnie na Halloween, a tu są ozdoby, których nie używam, ale może kiedyś użyję. I inne takie klamoty, które mają jakąś tam wartość sentymentalną. No dobra, to przyglądamy, co my tu mamy. Słuchajcie, tak sobie myślę, żeby w tym roku może trochę przerobić dekoracje, zwłaszcza te bombki duże. One pięknie wyglądają na choince, bo nie mogę powiedzieć, że nie. Zwłaszcza kiedy na nie padają lampki, światełka wieczorem. Pięknie się błyszczą. Bardzo mi się podobają o te. Piękne są. Ale nie wiem, tak bym chciała coś sobie zmienić trochę. Nie wiem, dajcie znać, czy byście chcieli taki filmik oglądać, jak przerabiam stare bombki, ozdoby. A kto to do mnie dzisiaj przyjechał na nocowanie? Ja! Ale fajnie, Kacper, co? I Marlena. A, Marlena nie, Marlena pojechała. That's fine. That's fine? That's fine. Kochani, kochani, jak widzicie, mamy gości, Miję i Kubę. A tak dzisiaj, wiecie, Marlena ma wyjście ze swoimi koleżankami jeszcze urodzinowe. No i wiecie, jej Michał też jedzie zaraz w biznesową podróż, więc ja tak mówię, dobra. Dawajcie, dzieciaki, do nas, niech sobie ten nocowanie zrobią. Jutro Marlena odwozi Michała na lotnisko, więc przy okazji przyjedzie też tutaj do mnie po dzieciaki, a dzieciaki dzisiaj zostaną u nas na noc. Kacper bardzo lubi się z Miją bawić, więc nie wiem jeszcze jak z Wiktorią będzie, bo Wiktoria jest na razie u swojego sąsiada, u kolegi, z którym chodzi razem też do szkoły między innymi. Później chyba też tam do nich pójdziemy na trochę.
Jeszcze zobaczymy, jaka pogoda będzie, bo obiecałam mamie tego kolegi, że posadzimy razem kwiaty. Znaczy kwiaty, rośliny, agawę. Jak słyszycie, dzieciaki tam ostro się śmieją. No, robimy teraz dla nich jedzonko i mam nadzieję, że przestanie padać deszcz, bo po prostu cały czas, wiecie, pada ten... Ja, dobrze, że ja po prostu wykorzystałam ten czas i żeśmy zdążyli z Markiem dekoracje wyciągnąć, jak widzieliście. I powiem wam, że później wam pokażę, może jutro wam już pokażę, że chciałabym trochę dekoracji poprzerabiać. Muszę właśnie przejrzeć, co mam, dlatego zrobiłam to dużo wcześniej. Jak wiecie, w zeszłym roku robiłam wieńce. Nie wiem, jak w tym roku będzie, czy te wieńce będę przerabiać, czy będą te same. Zobaczę, w jakim one są stanie. No i bombki chciałabym poprzerabiać, więc mam nadzieję, że kogoś zainspiruję, żeby, wiecie, nie kupować nowych, coś poprzerabiać. Jak macie czas, to może będziecie się ze mną razem tak bawić. Dajcie znać, czy to jest dobry pomysł, czy będziecie coś takiego oglądać. No i powoli już, słuchajcie, u mnie na kanale będzie taki vibe świąteczny. Niedługo też pójdę wam nagrać filmik o dekoracjach świątecznych, bo powiem wam, że one już są. A zaraz, jak nie nagram, to już ich nie będzie, więc zrobimy sobie znowu taką wycieczkę, tak jak przy dekoracjach halloweenowych. No, więc wyczekujcie takich filmów. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że to Marek wpadł na ten pomysł. Mówi, dawaj, będzie fajnie. No, Marek bardzo lubi dzieci, więc fajnie. Wie, jaki mają fan, jak Kacperek ma właśnie sleepover z Miją i z Kubą, więc... Sama radość. Dobra. Pokażę wam jeszcze coś fajnego. Patrzcie, jakie ładne kwiatuszki dostałam. Właśnie nie, przed chwilą wstawiłam do wazonu od Marlenki. A Kacper, zobaczcie, jaki tu piękny rysunek narysował. A Mija zrobiła podpis. To jest Mija, a to jest Kacper. No, strasznie słodkie to jest. I tam sobie na razie siedzą, oglądają. Tata i wujek w jednym czuwa. I zaraz będziemy coś jedli. I zaraz pójdziemy na dwór. Tylko niech ten deszcz w końcu zaraz przestanie. Dzieciaczki, jak widzicie, ostro tu szaleją z ozdobami świątecznymi. Każdy robi swoją bombkę. Proszę bardzo, Kacper, pokaż, co tam robisz. O, wow. Mikusia też tutaj kończy inne ozdoby, które zaczęła. Stajenki i te sprawy. A tutaj dzieciaczki tworzą. Ja robię bransoletkę. Super, bransoletka, ale bajer. Zobaczcie, jaką Mija fajną zrobiła bombkę. Kacperek też to ostro tworzy. Wikusia mu pomaga. No widzicie, a my się już ostro szykujemy do świąt. Przepraszam, co tu się dzieje? Co pani tu serwuje u siebie w restauracji? Proszę pani. Kacperek, a ty co kupujesz u Mii? Co kupujesz tutaj fajnego? Popcorn. Pychota. Słuchaj, słuchajcie, można powiedzieć, że się pozbyłam swoich dwóch agaw. Pozbyłam i nie pozbyłam. Serce mi się raduje, że ta agawa, słuchajcie, jest z takich malutkich sadzonek jak te. Więc... Marlena już jest. No to zaraz wam skończę. Zobaczcie, Orio normalnie wiedziała, że to jest dla niej. Poszła w torbę od razu. Sama sobie wyciągnęła. Masz jelonka już. Kochani, trochę muszę porozsadzać agawy, bo już są, jak widzicie, te to już biedne nie mają miejsca. Te pięknie rosną. Muszę trochę dosypać ziemi. Ale nie uwierzycie, co znaleźliśmy na śmietniku ostatnio. Ktoś z sąsiadów wyrzucił, czekały do zabrania. Zobaczcie, wykiełkowane normalnie kokosy. Tutaj one mają już, jak widzicie, korzenie. I dzisiaj, łaj, dzisiaj będę je właśnie, zaraz w sumie, będę je sadzić. Na razie do donic, bo chcemy bardzo z Markiem je zabrać na nowy dom. W nowym domu w ogrodzie je posadzić. A z takich fajnych kokosów, bo taki sam kokos znaleźliśmy kiedyś też już tutaj. Pływał sobie w tym naszym tutaj stawiku. Wyrosła taka piękna palma. I ta palma, słuchajcie, ma 6 lat. I tak wygląda właśnie. Z takiego małego kokosa tak wyrosła. Bardzo szybko urosła. Jak dostała ziemi, to naprawdę bardzo szybko urosła.
pięknie się przedstawia do dziś. Ja się też, słuchajcie, bo w końcu wam nie skończyłam, jak przyjechała Marlena, że pozbyłam się dwóch agaw, tych takich największych, które miałam. Jedna stała tutaj, jedna stała też, a druga stała tutaj. A ta agawa, to jest, słuchajcie, to już jest taki, taki mój dzidziuś, który wyrósł mi z takich małych sadzonek. Te sadzonki też będę dzisiaj rozsadzać, ale zaraz może mi pomoże w tym Kacperek albo Wiktoria. Zobaczymy jeszcze, kto będzie chętny do tego. Więc jak widzicie, pięknie, pięknie rośnie. Tej muszę troszeczkę przyciąć liście, bo agawy się tak przycina liście, ale tak. Taka agawa z takich małych agaw, więc tak to się przedstawia. No nic, dobra. Zabieramy się za przesadzanie, bo zwolniły mi się dwie wielkie donice, więc w nie pójdą kokosy, bo one muszą już pójść do ziemi. I mam jeszcze jedną doniczkę, do której na pewno pójdzie, która jest z agaw, ale mam ich naprawdę dużo, więc chciałabym je jeszcze gdzieś rozsadzić. A dlaczego się pozbyłam tych dwóch? Poszły, słuchajcie, do mojej sąsiadki przed dom. Pięknie u niej tam wyglądają. W jakimś innym vlogu może wam to nagram, może wam to pokażę, bo akurat u niej tam właśnie nic nie było i chciałam jej po prostu sprezentować. Ona niedawno się tutaj przeprowadziła, więc fajnie rzeczywiście u niej to tam wygląda. No i już mi było szkoda, bo tamte agawy były już naprawdę wielkie, wielkie i widziałam, że one już tak chcą, wiecie, być posadzone do ziemi. Już nie w donicy, tylko do ziemi. A ja wiem, że i tak mi jeszcze, słuchajcie, ma co rosnąć i na pewno sobie je zabiorę na nowy dom. Cześć, kochani! Jak widzicie, jestem z Wiktorią i tak nam się zrobiło ciemno, że chyba sobie zapalimy światło. Wika, zapal jednak. O, trochę lepiej. Właśnie umyłam donice. Dwie donice, jak widzicie, Oreo też nam pomaga. Wika mi tu pomaga, tak. Siemasz, Oro. Co tam u ciebie słychać? She's like, I'm going to be famous one. No, więc my sadzimy kwiatki, chłopaki sobie pojechali do sklepu. No Oruś, no już, koniec tych buziaków. I zobaczymy, ile worków ziemi nam się zmieści, bo powiem wam szczerze, że już nie pamiętam. Mam dwa takie. Ale mam jeszcze więcej w razie W. W razie W. Dobra, to sadzimy. Kurde, ten. Mam rękawiczki u taty na pick-upie. Przyjść. Prawie się zapełnił. Prawie się zapełniła cała donica jednym workiem. Więc nie jest źle, ale muszę dodać jeszcze troszkę jednak. Ta-da! Nasze baby nowe. O, i w ten sposób, nie? Mikuś? Czy wyżej troszkę? Może troszkę wyżej. Czekaj. O. O. A może jeszcze troszkę wyżej. Our child is born. Nie? O, w ten sposób. I teraz to wszystko zasypiemy ziemią. Przykrzywia nam się. A teraz z drugiej strony. Czujecie, jak ktoś chciał to wyrzucić. Maybe it's because that like they didn't have like. Może nie chcieli, no ale wiesz. Yeah, or maybe they didn't have like enough room. And also these days palm trees actually no, one are very, tak. very expensive. No i też są bardzo duże, tak? Yeah. Dużo miejsca zajmują. My na razie je posadzimy do donicy. Yeah, we're putting them in pots for now. Dokładnie. O. No dobra. Czyli jednak dwa worki idą na jedną donicę. Yeah. Już wysypiemy do końca. Dobra, i sadzimy drugie. I zobaczcie, jak już ładnie się. Już będą sobie teraz rosły. Na razie wyglądają śmiesznie w tych wielkich donicach, ale uwierzcie mi, że ja nawet takie małe agawy sadzę. Takie wielkie donice i one momentalnie wyrastają właśnie takie.
Tutaj tak wszystko fajnie, szybko rośnie. Już się nie mogę doczekać, jak wiecie, trochę tych pióropuszy tutaj wystawią. Będą ładnie wyglądać tu przed wejściem, a później bardzo ładnie gdzieś u nas w nowym ogrodzie będą wyglądać, bo je po prostu sobie przesadzimy. Więc teraz dostaną ziemi, wody i będą sobie spokojnie rosły. Spokojnie. Na pewno bardzo szybko. Tu mam jeszcze jedną donicę, więc tutaj przesadzę sobie agawy, które już się nie mieszczą w jednej doniczce. I to tyle na dzisiaj. Zobaczcie, jak ładnie wygląda, tak podświetlone. Uwielbiam. Bardzo mi się tutaj podoba. Już się nie mogę doczekać, jak będziemy nowy ogród projektować. Muszę wam powiedzieć, że u nas jest dzisiaj bardzo wietrznie. Niestety znowu idzie w naszą stronę huragan. Czujecie to? W listopadzie. To się nie zdarza, więc mam nadzieję, że on po prostu zmieni kierunek, pójdzie gdzieś tam nad ocean i na żaden ląd nie trafi. Ale tak, w ogóle tropikalny sztorm do nas idzie. A wiecie, często jest tak, może nie to, że huragan, bo was może trochę teraz przestraszyłam, ale tropikalny sztorm przeradza się bardzo często w huragan. Nabiera na sile i w ogóle, więc mam nadzieję, że nie nabierze na sile i tylko będzie padać i tylko trochę będzie wiało. Mocno będzie wiało, to na pewno, i sobie to minie. Najgorsze jest to, że ja mam, słuchajcie, lot już niedługo, bo w czwartek wieczór mam lot, lecę znowu, no i mam nadzieję, że nie odwołają mi lotu ze względu na właśnie pogodę i że tutaj się nic więcej nie wydarzy. No nic, dobra, ja kończę, słuchajcie, sadzić. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do usłyszenia, buziaki. Pa!